Tomaszowska Grupa Morsów zakończyła sezon 2012-2013. To był już piąty rok morsowań na tomaszowskiej przystani. Z roku na rok grupa się powiększa i w chwili obecnej stanowi jedną z najliczniejszych w kraju. Rewelacyjny sezon, dlatego że ponad 200 deklaracji wypełnionych, konkretnie 223 deklaracje w tym sezonie. To jest fantastyczna grupa ludzi. Takich grup w Polsce może jest może jeden, może dwie grupy w Polsce, więc jesteśmy jedną z najliczniejszych grup w Polsce. Fantastyczna, super, świetna grupa ludzi, którzy przychodzą co niedziela godzina 11 na przystań do nas tutaj w Tomaszowie. Fantastyczna grupa ludzi. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy, znaczy nie tylko dzisiaj, tak, to już wcześniej wymyśliliśmy tą datę, akurat na zakończenie sezonu morsowań. Zazwyczaj było ciepło. No dzisiaj no, pogoda to zrobiła, co zrobiła, to wszyscy widzą, co się dzieje. Czyli nie ma wiosny, nie ma powitania wiosny, jest zima. Woda ma 2,3 stopnia, Dariusz zmierzył. Także w zasadzie można powiedzieć, że sezon morsowań może trwać jeszcze no, dosyć długo. Natomiast no, data jest datą, taką przyjęliśmy datę za obowiązującą w klubie, że kończymy każdy sezon w ostatnią niedzielę marca lub pierwszą kwietnia i tak to się dzisiaj zdarzyło. A że mamy akurat śnieg i możemy się radować i cieszyć z tego, no to jest fantastyczny akurat moment na środek morsowań, bym powiedział. Czyli na pewno jeszcze morsy nie będą kończyć sezonu, natomiast oficjalnie rzeczywiście dzisiaj kończymy dyplomy dla najlepszych, dla najaktywniejszych, dla najmłodszych, dla najstarszych. To wszystko dzisiaj chcemy zrobić właśnie. Woda fantastyczna, no, na dworzu jest, nie wiem, 0 stopni pewnie, a woda ma 2,3 stopnia, czyli jest super, no, jest rewelacja, także woda dla nas jest woda ciepła. Ostatnio morsowaliśmy w ubiegłym tygodniu, było 0,3 w Warcie, a teraz mamy 2,3 w Pilicy, także woda jest cieplejsza. No, mimo że na dworzu jest zima, to woda jest coraz cieplejsza. Do wody na zakończenie sezonu weszło ponad 50 osób, nie tylko z Tomaszowa, ale i z Łodzi, Piotrkowa, Rawy i Opoczna. Ci mniej odważni mogli ulepić bałwana lub zajączka ze śniegu oraz wziąć udział w bitwie na śnieżki. Po ostatnim w tym sezonie wejściu nastąpiło podsumowanie całego sezonu, w którym łącznie wykąpało się 186 osób. I choć temperatura wody jeszcze przez kilka tygodni będzie odpowiednia tylko dla morsów, po ostatnim wspólnym zanurzeniu tomaszowskie morsy zasiadły przy ostatnim rozgrzewającym ognisku. Ci, którzy bez lodowatej wody wytrzymać nie mogą, nawet latem będą szukać źródeł przyjemności w górskich potokach i w pobliżu wodospadów. Tak, jest zimno. Jest dobrze. Fajnie. Co ty mi stoi? To mi ciepło. Zrób nam jeszcze w śniegu. No to chodź. Nie, nie, nie. 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 Nie,